Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update'cie z rynku kryptowalut, piątek, 7 czerwca. W dniu dzisiejszym przejrzymy sobie rynek, porozmawiamy o altcoinach, dominacji bitcoina, o samym bitcoinie, porozmawiamy o DXY, porozmawiamy o korelacji, o której rozmawialiśmy już wielokrotnie, mianowicie odwrotnej korelacji między DXY a akcją cenową asetów spekulacyjnych. Porozmawiamy o cięciach stóp procentowych, także jak zawsze mam nadzieję, że filmik będzie wartościowy i przydatny. Jeśli tak, proszę pamiętajcie, że zawsze walczymy o 1000 lajków pod każdym filmikiem. Za wszystkie lajki oczywiście dziękuję. Jeżeli ktoś uzna, że ten filmik nie jest wartościowy, jest totalnym BS, zawsze może zostawić kciuk w dół. Dobra, zanim przejdziemy do samego materiału, oczywiście disclaimer, nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, jak zawsze są to przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu, jego pozycje, jego inwestycje i samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Dobra, mając ten bullshit już z drogi, zaczynamy na Crypto Bubbles, widzimy, że z perspektywy dnia mamy odreagowanie na poszczególnych asetach, nie jest to globalne odreagowanie, jest to lokalne odreagowanie, wynika to z tego, że dominacja trzyma się bardzo mocno i wynika również to z tego, że no Bitcoin jest w bardzo kluczowym miejscu i każde wzloty i upadki tutaj rzutują na altcoiny. Jest to po raz kolejny moment, w którym altcoiny będą całkowitymi niewolnikami ruchów Bitcoina, szczególnie z perspektywy mikro. Ich podatność na ruchy korektywne jest w pełni uzależniona od tego, co robi dominacja i co robi BTC. Czy będzie 1, 2, 3, które wyrwą się z tego paku i zrobią coś innego? Oczywiście, że tak. Dany aset może mieć lokalny news, makro news, partnerstwo i oczywiście to będzie rzutowało na jego wycenę. Jednak patrząc globalnie na altcoiny, jesteśmy tutaj wyraźnie wciąż w Bitcoin season, o czym rozmawialiśmy w środowym odcinku. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, odsyłam do środowego odcinka. Patrząc na dominację Bitcoina, jesteśmy tutaj po utrzymaniu po raz kolejny tego poziomu 54% i na przestrzeni ostatnich 4 dni walczymy tutaj z poziomem 54-54. Bardzo ważny punkt oporu w tym przekroju i oczywiście jeżeli uda nam się tutaj utrzymać to jako wsparcie, spodziewamy się dalszego wzrostu dominacji BTC. Miałoby to jak najbardziej sens, dlatego że lokalnie spodziewamy się kolejnego większego ruchu od Bitcoina. I wzrastająca jego dominacja spowoduje, że będziemy mieli wystarczającą siłę, wystarczającą momentum, by nałożyć nowe lokalne ATH. Przechodząc do samego Bitcoina, perspektywa 4-godzinna. Dużo rozmawialiśmy tutaj ostatnio o tych mikroruchach. Widzimy, że ostatecznie udało nam się wybić z tej formacji, którą tutaj mieliśmy, z tego penantu. Widzimy, że cel techniczny został tutaj osiągnięty. Wielokrotnie przetestowaliśmy jako opór poziom 71,5 tysiąca. To jest tak naprawdę nasz kluczowy punkt oporu w tym momencie. Widzimy, że bardzo ładnie z perspektywy mikro respektujemy trend i wspieramy tą 4-godzinną 20. Także tutaj z perspektywy mikro naprawdę wygląda to dobrze. W dniu wczorajszym prowadziłem taką dywagację, że najprawdopodobniej nie utrzymamy się długofalowo w tym przedziale 71,5 tysiąca, gdzie jest nasze bardzo, bardzo silny tutaj punkt oporu i między 70 900, gdzie był nasz kluczowy punkt wsparcia. Zobaczyliśmy wczoraj małe nurkowanie, ale momentalnie ta akcja cenowa została tutaj wciągnięta. Także jak widzicie, obecnie jesteśmy na poziomie 71 097 dolarów i przygotowujemy się moim zdaniem do tego kolejnego większego pchnięcia do góry. I o ile się mnie pamięć nie myli, w zeszłym tygodniu i tydzień wcześniej rozmawialiśmy z perspektywy makro o tym, że spodziewamy się ruchu w okolice 72-73 tysiące. I o ile się nie mylę, nawet 3 filmiki temu był taki tytuł, czy 73 tysiące dolarów są na kartach. Oczywiście zawsze warto patrzeć, pod jakim tutaj interwałem patrzymy na takie ruchy, bo jeżeli patrzymy na interwał krótkoterminowy, to oczywiście spodziewamy się takiego rozegrania z perspektywy godzin, może nadchodzących 2, 3, 4 dni. Jeżeli patrzymy na perspektywę makro, czy też na perspektywę średnio-długoterminową, taka jak jednodniowa, oczywiście wkalkulowujemy tutaj dni, a nawet tygodnie. Także z mojej perspektywy plan jest wciąż taki sam. Będziemy atakować poziomy 72, 73, 74 tysiące. Bardzo mocno zależy nam na tym, żeby ściągnąć to liquidity. Bardzo mocno zależy nam na tym, by usunąć pozycje lewarowe, by zasilić tutaj nowe liquidity.
Także jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i utrzymamy kluczowe poziomy wsparcia, a to jest bardzo ważne, będziemy starali się przebić poziom 71,5 tysiąca. Odrzucenie od poziomu 71,5 tysiąca będzie markowało tutaj już wielokrotny punkt odrzucenia na tym poziomie. Spodziewalibyśmy się punktu odniesienia w okolicach ATH 2021 roku, czyli 69 tysięcy dolarów. Łopatologicznie, jeżeli zostaniemy znowu odrzuceni od tego poziomu, spodziewamy się korekty do 69 tysięcy dolarów. Tak? Biała strefa do utrzymania jest to poziom 69-68 235. Jeżeli zaczniemy wpadać poniżej tej strefy, oczywiście patrzymy na kluczowy punkt wsparcia, który jest przekrojem tego ruchu bocznego, w którym jesteśmy na dobrą sprawę od początku marca, 66,5 tysiąca. Na razie mówię Wam o tym, co będzie, gdy. Na obecną chwilę czekamy na kolejny większy ruch od BTC z perspektywy mikro. Tutaj jakby wszystko zależy od tego poziomu 71,5 tysiąca moim zdaniem. I jeżeli uda nam się przebić ten punkt oporu, spodziewałbym się nowego ATH w nadchodzącym tygodniu bądź też poprzedzającym tygodniu. Z perspektywy jednodniowej widzimy tutaj, że bardzo ładnie trzymamy ten dzienny trend. Nawet dość mocno odjechaliśmy od tej dziennej 20, co może wprowadzić nas też w okres konsolidacyjny. Widzimy, że nasze momentum mocno urosło z perspektywy dziennej, co również może doprowadzić do ruchu konsolidacyjnego. Dopóki money flow jest dodatni, szczególnie z perspektywy dziennej, nie spodziewalibyśmy się korekty. Spodziewalibyśmy się konsolidacji poniżej poziomu 71,400-71,500. Jeżeli zbudujemy odpowiednie momentum, co też będzie widoczne na money flow, na MTF-ie, oczywiście jest tutaj większa szansa na to, że przebijemy ten poziom i powędrujemy w okolice 72,000-74,000. Tutaj bazując tylko na tym interwale dziennym, jeżeli udałoby nam się przebić ten punkt oporu, głównie bazujemy tutaj na tym lokalnym swing high, które jest na poziomie 71,945. Widzimy, że nasze cele techniczne byłyby właśnie między 73,5 tysiąca a blisko 76 tysięcy. Tak? I ten scenariusz będzie się rozgrywał w momencie, kiedy Bitcoin będzie w stanie zamknąć dzień i potwierdzić nam ten breakout powyżej poziomu 71,945. Także to są nasze pomiary FIBO. Tutaj oczywiście punkty oporu wynikają ze stref wolumenowych, z przekroju wykresu. I tak na dobrą sprawę widać, że wiele osób obserwuje, co tutaj dalej się wydarzy. Dużo ciekawych rzeczy dzieje się ogólnie wokół krypto. W przyszłą środę mamy posiedzenie Fedu. I teraz tak, dużo osób stawia na to, że będziemy mieli cięcia stóp procentowych w US. Ja myślę, że teraz w czerwcu nie będziemy mieli cięcia stóp procentowych, dlatego że data CPI i posiedzenie Fedu jest w ten sam dzień, więc teoretycznie ciężko będzie im przetworzyć i wkalkulować te wyniki inflacyjne. W lipcu zaś myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że te cięcia stóp procentowych będą. Jak zobaczymy sobie globalnie na różnego rodzaju analizy, wskaźniki, to lipiec bądź też wrzesień są największymi punktami prawdopodobieństwa, w którym amerykański Fed może ciąć tutaj stopy procentowe. Jest to bardzo ważne, dlatego że asety spekulacyjne ogólnie nie lubią po pierwsze silnego dolara, po drugie wysokich stóp procentowych. Tak? Kanadyjski bank już ciął. Europejski Bank Centralny już ciął i na dobrą sprawę wszyscy czekają, kiedy będzie tutaj cięcie od strony US. Tutaj na ekranie macie indeks dolara DXY. Rozmawialiśmy wielokrotnie na przestrzeni ostatnich 2 lat na tym kanale, jak działa odwrotna korelacja między indeksem dolara a wyceną BTC. Kiedy oczywiście dolar jest w hoście, Bitcoin jest w beście. Kiedy Bitcoin jest w hoście, dolar jest w beście. Oczywiście nie są to ruchy 1:1, więc warto zrozumieć to, że ruchy mikro, czy nawet ruchy średnio-długoterminowe mogą być ruchami, które nie mają korelacji, które są zdekorelowane.
chodzi o globalny ruch, tak? I widzicie, co się wydarzyło po 16 roku po halvingu, co się wydarzyło po 20 roku po halvingu i co najprawdopodobniej wydarzy się teraz po 24 roku po halvingu. My obserwowaliśmy sobie DXY wielokrotnie również na tym kanale. Obecnie patrząc na DXY widzimy, że utraciliśmy ten globalny trend wzrostowy, który zapoczątkowaliśmy 28 grudnia 2023 roku. I na dobrą sprawę czekamy tutaj na takie confirmation, tak? Jeżeli zaczniemy tracić te dołki, to są nasze kolejne dołki, to są nasze kolejne dołki. Ogólnie rzecz biorąc, cała globalna dystrybucja na dolarze napędzi tutaj asety spekulacyjne. Dlatego też liczba takich wykresów pojawiających się w niedalekiej przyszłości będzie coraz większa, tak? My to wiemy, my to znamy, my o tym rozmawiamy od dawna, nie jest to jakieś rocket science. I oczywiście tutaj cięcia stóp procentowych mogą bardzo, bardzo w tym pomóc. Także tak jak mówię, wokół rynku krypto dzieje się wiele ciekawych rzeczy, wiele aspektów wpływających na wycenę BTC. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że Bitcoin po 70 tysięcy dolarów, kiedy indeks dolara jest wysoko i kiedy mamy wysokie stopy procentowe, to jest naprawdę dobry wynik. I uczciwie trzeba sobie powiedzieć, że my jesteśmy na 70 tysiącach dolarów tylko i wyłącznie, moim prywatnym zdaniem, dzięki ETF-om i dzięki temu, że są momenty, kiedy skupujemy 4-5 razy więcej z rynku niż jest w rzeczywistości produkowane. Więc matematyka jest tutaj prosta, supply demand jest tutaj prosty i na dobrą sprawę ja tutaj jestem spokojny o kolejne większe pchnięcie, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Nikt nie wie, czy cała hossa zakończy się w Q1-25, czy w Q3-24-25. Będziemy to analizować na bieżąco, jednak patrząc na obecny moment, ja jestem tutaj spokojny o to, że zobaczymy jeszcze jedno większe, minimum jedno większe pchnięcie. Bardzo dużo mówię o liquidity. Ok, wielokrotnie kiedy oglądacie ten kanał, ja bardzo dużo mówię o globalnym liquidity. Nie bardzo interesują mnie cykliczności, powtarzalności dni, liczenie dni i tak dalej. Każdy robi jak uważa. Dla mnie najważniejsze jest globalne liquidity i chciałem wam pokazać wykres, który rzucił mi się ostatnio w oczy, bo oczywiście możemy posługiwać się M1, M2, money supply, ale macie tutaj Bitcoin versus USD M2 expansion i zobaczcie, jak skorelowany jest ruch Bitcoina, ok, do naszego M2. I teraz widzimy, kiedy idziemy płasko na M2, jesteśmy też mocno wypłaszczani tutaj z korektami na Bitcoinie. Kiedy nasze M2 money supply rośnie, czyli kiedy przybywa płynności do rynku, kiedy rynek jest zasilany nowym kapitałem, kiedy mamy gówno do druki i tak dalej, wtedy również nasz tutaj Bitcoin rośnie. Kiedy to M2 zaczyna się wypłaszczać, oczywiście docelowo kapitał orientuje się, że tutaj już jest gorąco i zaczyna również uciekać z danego asetu spekulacyjnego. Tutaj ten drugi szczyt dla BTC w zeszłej hoście był wielokrotnie omawiany. Było tutaj bardzo wiele teorii spiskowych, że to zostało tylko i wyłącznie napędzone przez wieloryby, by ubrać ulicę. No i oczywiście później zostało to zdampowane, no i ludzie zostali backholderami, tak? Widzimy, że bardzo niskie M2 money supply powoduje, że Bitcoin przechodzi okres bessy, zaś wzrastające M2 w tym przypadku powoduje, iż mamy wzrost na wycenie BTC. Dla mnie jest to proste i oczywiste, nie jest to, tak jak powiedziałem, rocket science. Kiedy mamy liquidity, kiedy mamy płynność, kiedy mamy kapitał, cena rośnie. To nie powietrze napędza tą wycenę, tylko kapitał, który pojawia się na rynku. Docelowo po cięciach stóp procentowych spodziewamy się dodruków. Wiele gospodarek ledwo zipie. Amerykańska nie jest w wiele lepszej kondycji. Poza tym zbliżają się wybory prezydenckie, więc oczywiście trzeba naobiecywać ludziom. Trzeba ludziom napchać kasy do kieszeni, żeby poczuli się, że życie jest troszkę lepsze. Więc tutaj docelowo po cięciach stóp procentowych, które moim zdaniem, mówię, będą w lipcu. Ja stawiam na to, że to będzie w lipcu.
Oczywiście nie jest to jakiś wyścig czy konkurencja, ale nie uważam, żeby to było w czerwcu. Myślę, że będzie to lipiec. Później będzie assessment inflacyjny, a później będą dodruki. I oczywiście, jeżeli mamy dodruki, a ruszą globalne dodruki, to oczywiście wskaźnik kapitału i globalnego liquidity również wzrośnie, co będzie bardzo pozytywne dla asetów spekulacyjnych. Warto jeszcze podkreślić jedną rzecz, że kiedy wzrasta nam globalne liquidity, impact na wycenę asetów spekulacyjnych nie jest od razu. Bitcoin szczególnie ma to do siebie, że kiedy globalne liquidity wzrasta, kiedy mamy zastrzyk tego liquidity, tej płynności, tego kapitału do rynku, działa to w trybie lagującym. Więc to też nie jest tak, że jak włączą drukarki w jakiś tam dzień, to następnego dnia będzie pompa. Nie? Też trzeba podejść do tego logicznie i z dystansem. I nie jarać się jak biała na święta, że w momencie, kiedy włączą drukarki, to jutro będę bogaty. W każdym razie docelowo wszyscy wiemy, w jakim kierunku to zmierza i docelowo ty jako inwestor, jeżeli siedzisz na swoich torbach, powinieneś grzecznie czekać i wyczekać ten najlepszy moment. Nie robić głupich ruchów w tym momencie. Ok? Także chciałem wam przytoczyć tą, pokazać jakby na żywe oczy, jak to wygląda, jeżeli jest płynność, jeżeli nie ma płynności. Dlatego, że ja bardzo dużo mówię o liquidity, o globalnym liquidity. Dla mnie to jest ważniejsze. Business cycle się już zaczął, ale liquidity cycle jeszcze nie. Także globalnie moim zdaniem najlepsze przed nami. Dobra, to tyle w sumie, co chciałem dzisiaj wam przekazać. Mam nadzieję, że filmik był wartościowy, pomocny. Życzę wszystkim miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. Trzymajcie się, hejka.